Siemaneczko, w kolejnym podsumowaniu tym razem bierzemy się za czerwiec i oczywiście zaczniemy od pokazania, jakie filmy ukazały się w tym oto miesiącu. Na pierwszy ogień leci Watch Dogs, którego ukazało się 9 części i zakończyliśmy w czerwcu serię z Watch Dogs. Zaczęliśmy od części 37, czyli Niepowstrzymana Siła, misja fabularna. I więcej nie pamiętam, wybaczcie mi, poszczegóły zapraszam do odcinka. I kończymy na części 45, czasem i tak przegrywasz. Oczywiście Ubisoft fajnie to rozwiązał, bo to tak naprawdę jest wstęp do czegoś więcej. No i mamy kolejne dwie części, czyli Watch Dogs 2 i Watch Dogs Legion, które prędzej czy później myślę, że pojawią się na kanale, bo fabularnie jest naprawdę miodzio. Dobra, 9 części, potem następnie bierzemy się za naszego starego wyjadacza, czyli Morrowinda. Morrowinda ukazało się 13 części, zaczęliśmy od części 49, Pielgrzymka do Góry. To chyba była misja dla świątyni jeszcze robiona. Tak, zdecydowanie dla Gildii Świątynnej. I kończymy na części 161, Ścieżka Wcielonego. I tutaj już od chyba 3 odcinków, czy 4, a może 5, może 6. Robimy fabułę w każdym bądź razie, robimy fabułę, która też jest naprawdę fajna. I następnie ukazał się jeden unboxing, no i jeden film o moim sprzęcie, no modernizacja kompa, krótko mówiąc. Był taki incydent niestety nieplanowany, ale plus tego, że na kanale pojawiły się dwa materiały ze sprzętu, więc okej. A następnie weszła nowa seria za Watch Dogs, czyli Metro 2033 Redux. No i Metro ukazało się ile? 5 części. No klimacik Stalkera, tylko że jeszcze podkręcony nawet, no. No jest to młodsza gra od Stalkera, więc tak? Kiedy wyszedł ostatni Stalker? Nie, młodsza jest chyba, nie? Chyba ta mniejsza, ale no jest po prostu, mamy więcej tego dobrego niż w Stalkerze, no. Świetnie się zapowiada. No i łącznie filmów ukazało się 29 plus jedno podsumowanie majowe, czyli mamy 30, czyli codziennie pojawiał się film w czerwcu, czyli osiągnięcie zrobione. Przejdźmy teraz do statystyk szczegółowych, które no niestety nie są dla nas tak łaskawe jak w zeszłym miesiącu. Weźmy sobie statystyki szczegółowe, od razu zaczniemy sobie od ocen pozytywnych, bo one najlepiej wypadły, to jest najlepsza statystyka z całego czerwca, no i miażdży poprzedni wynik, który był na poziomie 128 lajków, a teraz mamy 205, więc jest naprawdę zajebisty progres. Najwięcej łapek w górę było 26 czerwca, było ich 31. No i co tu ma najwięcej łapeczek? Podsumowanie. A potem The Elder Scrolls, modernizacja kompa, unboxing, Morrowind, Metro. No głównie Morrowind robi tutaj dużo lajków. No Metro gdzieś się też pojawia. Dobra, o to nawet jeszcze Batman się pojawił. No ale tak to wygląda. Dobra, teraz możemy sobie to ukryć. Weźmy sobie teraz pod względem wyświetleń. Niestety w zeszłym miesiącu było ich prawie 2200, teraz mamy no 1943. No jest zauważalny spadek. Najwięcej było 15 czerwca, 92 wyświetlenia. No nie udało się przebić stówki, no niestety. W żadnym dniu już mówi się trudno. No, najwięcej wyświetleń zrobił unboxing fotela. A potem, no, potem Strażnik Warantów, Wiedźmin 2. No, czasu do czasu wyskakuje ten odcinek z Wiedźmina, co ciekawe. Ktoś tam traktuje ten odcinek jako formy poradnika chyba, nie? Tam było odpowiedzi, parę odpowiedzi na parę questów w tym filmie. Ale to mniejsza, bo oczywiście słusznie zapraszam do tego filmu. Jak szukacie pytań na temat Strażników Warantów, tylko Warantów, to tam je chyba znajdziecie.
Dobra, i następnie bierzemy się za źródła wizyt. I tutaj się zmieniło, zewnętrzne z wyszukiwarką się zamieniły i playlisty z funkcją przeglądania. Więc jakieś tam roszady delikatne były. Następnie region, co ciekawe, pojawiły się Stany Zjednoczone. 13 wyświetleń mam ze Stanów Zjednoczonych. I Szwecja, ale ze Szwecji nie mam nic, więc nie wiem co tutaj robi. Ale Stany Zjednoczone to jest bardzo ciekawa ciekawostka. 26 czerwca. Okej. Wiek widza, no to tutaj niczego ciekawego się nie dowiemy, płeć tak samo. Data według wyświetleń, tak jak mówię, no nie udało się przebić setki w żadnym dniu z czerwca, no niestety. 26 był najbliżej. Także no mówię, no miesiąc jest raczej spadkowy, ale myślę, że to jest takie odreagowanie i myślę, że w lipcu znowu zaskoczymy, no. Ale nie wiem, mam taką cichą nadzieję. Ale nie to, żebym narzekał, bo nie jest też źle. Czy coś w tym stylu. Status subskrypcji tutaj też delikatnie jest na plus, bo więcej wyświetleń procentowo jest niż w zeszłym miesiącu. Mamy 9%, a w zeszłym chyba mieliśmy niecałe 7, czy nawet bliżej 6, więc to też jest fajny progres, nie? Źródła subskrypcji, no tutaj też mamy spory spadek, bo w zeszłym miesiącu mieliśmy 9 na plusie, a teraz mamy 2 i w tym miesiącu zamykamy licznik z wynikiem 147 subskrypcji. Więc powolutku, bardzo powolutku, ale do przodu. Playlisty. Szczerze mówiąc, nie wiem czy Morek był na pierwszym miejscu w zeszłym miesiącu. Na pewno Mafii nie było. Lost Heaven. Co jakiś czas nowe materiały wyciekają na temat tej, wiecie, nowej jedynki, odświeżonej jedyneczki, ale ostatnio widziałem jakąś wzmiankę, że ma być zmieniony system strzelania i jakieś zmiany w fabule. O ile system strzelania, okej, okay, może coś wymyślą lepszego, ale fabułę chcą ruszać, to mi się już nie podoba. Już mi się nie podoba, bo fabuła to była coś pięknego, co było coś pięknego. Dobra, typy urządzeń, no oczywiście smartfony umocniły swoją pozycję, jest niewielka różnica w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale mimo wszystko jest, to nas nie interesuje. Systemy operacyjne, tutaj Androidy dużo bardziej umocnił swoją pozycję, no bo iOS stracił i tak to się prezentuje. I jeszcze na koniec miejsce odtwarzania. Nie wiem, czy tu są jakieś, chyba tu się niewiele zmieniło od poprzedniego podsumowania. Przejdźmy sobie jeszcze do takiego podsumowania ogólnego. Tak jak mówię, no niestety jest miesiąc spadkowy, ale mówię, nie ma dramatu. No to mi się oczywiście nie załaduje. No, dziękuję bardzo. Tutaj sporo, bo było 140 godzin, a mamy 88, więc to jest zauważalna różnica. Ale tak jak mówię, myślę, że w lipcu zaskoczymy. Przynajmniej to, wierzę w to. Weźmy sobie jeszcze podsumowanie topki. No i to by było na tyle w tym podsumowaniu, także do zobaczenia za miesiąc. Na razie.